Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Znamy nazwiska nowych ministrów. Resort zdrowia obejmie profesor Marian Zembala. Kardiochirurg. Resortem skarbu pokieruje Andrzej Czerwiński, a sportu Adam Korol. Natomiast koordynatorem do spraw służb specjalnych zostanie Marek Biernacki. Jutro prezydent Bronisław Komorowski powoła nowych ministrów. Wczesnym popołudniem premier Ewa Kopacz przyjechała do Belwederu wraz z wicepremierem i szefem MON Tomaszem Siemoniakiem. Na spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim zatwierdzono nazwiska nowych ministrów. To jest akcja pożarnicza, to znaczy trzeba wymienić paru ministrów i wiceministrów. I to w trybie bardzo pilnym. Tak pilnym, że zaraz po spotkaniu premier Kopacz ogłosiła, kto wejdzie do rządu w miejsce zdymisjonowanych ministrów w związku z aferą taśmową. Każda z tych osób, którą za chwilę będę Państwu prezentować, wie, co znaczy służba obywatelom, wie, co znaczy ciężka praca i wie, co znaczy znajomość problemów zwykłych ludzi. Szefem resortu zdrowia został profesor Marian Zembala, kardiochirurg. Od 2014 roku jest też radnym Sejmiku Śląskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Ministrem Skarbu Państwa zostanie Andrzej Czerwiński, poseł PO. Stanowisko ministra sportu objął Adam Korol, wioślarz, mistrz olimpijski, członek Komitetu Honorowego Bronisława Komorowskiego. Nowym koordynatorem do spraw służb specjalnych zostanie Marek Biernacki, wiceministrem gospodarki Anna Nemś, a wiceministrem środowiska Dorota Niedziela. Te znane twarze ze świata medycyny, ze świata sportu, no miałyby za zadanie, tak sądzę, ocieplić troszeczkę wizerunek Platformy Obywatelskiej jako tej partii, która przecież w niedalekim czasie będzie startować w wyborach parlamentarnych. To na zasadzie takie trochę, że tonący, prawda, chwyta się brzytwy. Premier Kopacz postawiła na ludzi bez tak zwanego parcia na szkło. To też efekt sytuacji wewnątrz partii, wskazuje dr Agnieszka Łukasik-Turecka. Sytuacja w Platformie Obywatelskiej jest taka, że nie ma zbyt wielu, po pierwsze, chętnych, czyli osób, które mogłyby z własnej woli i chęci zasilić szeregi rządowe, objąć stanowiska po zwolnionych ministrach. Z drugiej strony rzeczywiście doszła Platforma po 8 latach rządzenia do takiej sytuacji, że tak naprawdę nawet na siłę za bardzo nie ma spośród kogo wybierać. Na 4 miesiące przed wyborami nie ma większego znaczenia, kto zastąpi zdymisjonowanych ministrów. Trudno będzie w tym czasie nadrobić to, co nie zostało zrobione w ciągu tych 8 lat, uważa Mariusz Błaszczak. Bardzo charakterystyczna wypowiedź byłej wicepremier Bieńkowskiej dotycząca górnictwa, o zaniedbaniach, o tym, że w Ministerstwie Gospodarki siedzono i pito, zamiast zajmować się rozwiązywaniem problemów. To jest istota tej władzy. Oni rządzą już 8 lat, koalicja PO-PSL i takie są rezultaty tej władzy. Ludzie to widzą. 20 czerwca odbędzie się kongres programowy Platformy, a na nim zostanie przedstawiony program, z którym partia pójdzie do wyborów parlamentarnych. Rekonstrukcja rządu to pierwszy krok zmian w Platformie. Platforma Obywatelska ostatnimi decyzjami personalnymi dotyczącymi składu Rady Ministrów próbuje odzyskać inicjatywę polityczną, ale jest to bardzo trudne. Ewidentnie dzisiaj partia jest w defensywie. Nazwisko nowego marszałka Sejmu poznamy w przyszłym tygodniu. Radosław Sikorski oficjalnie zrzeknie się pełnienia tej funkcji 23 czerwca. Ludowcy zamierzają zaproponować Platformie, by marszałkiem został polityk PSL Józef Zych, który pełnił już funkcję marszałka w latach 1995-97. Ewa Kopacz nie może postawić na kogoś spoza Platformy Obywatelskiej, bo to będzie cios wizerunkowy po prostu dla tej partii. Jest taki zwyczaj, że stanowisko marszałka dostaje ta partia, która jest najliczniejsza w parlamencie, wskazuje Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. To jest naturalne, to by było dosyć kuriozalne, bo oznaczałoby, że nie ma większości parlamentarnej i że coś się złego dzieje. PSL nie chce odpuszczać sprawy, a to może doprowadzić do konfliktu w koalicji. Janusz Piechociński proponuje szereg spotkań z szefami klubów i wicemarszałkami w tej kwestii. Dziś późnym wieczorem odbędzie się również spotkanie koalicyjne, wcześniej zarząd PO. Generał Czesław Kiszczak, prawomocnie skazany za wprowadzenie stanu wojennego, jest jedyną osobą spośród grona byłych komunistycznych dygnitarzy, która taki wyrok otrzymała. Większość spośród odpowiedzialnych za wprowadzenie w grudniu 1981 roku stanu wojennego, w tym generał Wojciech Jaruzelski, zmarło.
W 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były szef MSW generał Czesław Kiszczak wchodził w skład grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która wprowadziła stan wojenny. Skazał go na 2,5 roku więzienia w zawieszeniu. Pełnomocnik generała odwołał się od wyroku. Dzisiaj sąd apelacyjny wydał wyrok. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok odnośnie oskarżonego Czesława Kiszczaka. To oznacza, że generał Kiszczak jest prawomocnie skazany za stan wojenny. Sprawiedliwości stało się zadość po ponad 33 latach. Dla większości Polaków taki wyrok, a nie inny, nawet jeżeli nie mają do tego sądu kompletnie zaufania, to jest ważne. Obrońca generała Kiszczaka twierdził, że proces dotyczący wprowadzenia stanu wojennego nie powinien się odbyć, bo sprawa się przedawniła. Sąd apelacyjny nie podziela tego stanowiska obrońcy oskarżonego, uznając, że zawarte w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku stanowisko sądu pierwszej instancji ma pełne oparcie w prawidłowo dokonanej analizie prawnej. Sędziowie oddalili wszystkie zarzuty obrony byłego szefa MSW. W uzasadnieniu sędzia Zbigniew Karpiński przypomniał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jasno orzekł, że dekret o wprowadzeniu stanu wojennego Rada Państwa przyjęła nielegalnie. Stan wojenny był nie tylko nielegalny, ale był szkodliwy z punktu widzenia państwowego, społecznego, bo zatrzymał na długi okres określone procesy demokratyczne. Do tego stan wojenny nie musiał być wprowadzony, bo nie było wyższej konieczności, czyli interwencji wojsk Układu Warszawskiego, o czym od lat mówił generał Kiszczak i jego przełożony generał Wojciech Jaruzelski. Ze zgromadzonych protokołów, posiedzeń biur politycznych państw stron Układu Warszawskiego w żaden sposób nie wynika, że te państwa chciały przeprowadzić w tym okresie interwencję. Wręcz wniosek nasuwa się przeciwny jednoznacznie, że państwa te nalegały na to, żeby to, co się wydarzyło, było rozwiązane przez polskie władze polskimi siłami. Na ogłoszeniu wyroku nie było Czesława Kiszczaka. Poszerza się krąg podejrzanych w sprawie skoku Wołomin powiązanego z byłymi funkcjonariuszami WSI. Prowadząca śledztwo w sprawie wyłudzeń białostocka prokuratura postawiła zarzuty już 11 osobom, które miały wyrządzić szkody na sumę blisko 100 milionów złotych. Czterej podejrzani przebywają w areszcie. Jak ustalili śledczy, przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu przez podstawione osoby kredytów. Było to możliwe dzięki zaświadczeniom stwierdzającym nierzeczywiste dochody. Jednemu z podejrzanych postawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Przestępczą działalność SKOK Wołomin finansowali i nadzorowali byli oficerowie wojskowych służb informacyjnych. Szefostwo SKOK Wołomin wyprowadziło na Cypr setki milionów złotych. Piotr P., członek Rady Nadzorczej tego skoku, przejął również 52 hektary w Ursusie za kwotę 94 milionów złotych, po czym sprzedał je za ponad dwa razy tyle. Część gruntów trafiła do spółki, której prokurentem był syn Bronisława Komorowskiego. Piotr P. oraz jego współpracownicy przez wiele lat prowadzili nielegalne interesy na ogromną skalę. Mimo to nie interesowały się nimi służby państwowe. Nawet po interwencji Kasy Krajowej SKOK w Komisji Nadzoru Finansowego we wrześniu 2012 roku. Szefostwo SKOK Wołomin bardzo często brylowało w towarzystwie czołowych polityków partii rządzącej. Warto przypomnieć, że ustępujący prezydent Bronisław Komorowski wielokrotnie bronił WSI, także głosując w Sejmie przeciwko rozwiązaniu tej formacji. Ratownicy metr po metrze w bardzo trudnych warunkach poszukują dwóch zaginionych górników w kopalni Wujek Śląsk w Rudzie Śląskiej. Dziś odnaleźli kurtkę jednego z zaginionych górników. Akcja ratownicza trwa już prawie dwa miesiące. W sobotę ratownikom udało się dojść do ściany wydobywczej. Na miejscu znaleźli aparat ucieczkowy i kurtkę jednego z poszukiwanych. Dziś ratownicy w chodniku badawczym odnaleźli kolejną kurtkę odwieszoną na ciosie. Przeszukano ten chodnik, którym ratownicy podchodzili do ściany. Przeszukali go także w kierunku wschodnim, czyli tam, gdzie teoretycznie mogliby uciekać ci pracownicy, ale doszli do całkowitego zaciśnięcia zawału, no, w to już nie wchodzili. Przeszukali ściany, weszli do chodników, do chodnika nadścianowego, ponieważ też można sobie wyobrazić, że gdy był wstrząs i coś się zaczęło dziać, ci pracownicy zaczęli uciekać, ponieważ wstrząs wszedł od dołu. My nie wiemy, jak on tam był odbierany,
ale no generalnie raczej będę uciekał w kierunku przeciwnym niż ten, z którego wstrząs nadchodzi. Akcja poszukiwawcza jest nadal kontynuowana. Z uwagi na warunki, temperaturę, wilgotność, niską zawartość tlenu oraz metan, ratownicy muszą cały czas pracować w aparatach oddechowych. To jest straszna praca, to jest straszne zadanie, jakie oni wykonują. No dobrze, są ratownikami, wiedzieli, na co się piszą, natomiast na pewno nikt nie przewidywał, bo nie był w stanie przewidzieć, że ta akcja może trwać tak długo i że będą występowały co chwilę jakieś kolejne utrudnienia, bo że nie da się przejść przez jedną, drugą, trzecią przecinkę, czyli te chodniki prostopadłe. W najgorszym wypadku do przeszukania ratownikom pozostało jeszcze od 2 do 2,5 km chodników. Związkowcy zapowiadają strajk na kolei. Powodem jest katastrofalna sytuacja finansowa przewozów regionalnych. Za 2 tygodnie, z 28 na 29 czerwca, rozpocznie się strajk na kolei. Protest ma skłonić marszałków województw do akceptacji planu restrukturyzacji przewozów regionalnych i zgody na podpisanie 5-letnich kontraktów na usługi. Dzięki temu Agencja Rozwoju Przemysłu będzie mogła dokapitalizować spółkę kwotą 770 milionów złotych. Związkowcy zwracają uwagę, że realizacja programu naprawczego jest odkładana już od miesięcy. Tymczasem przewozy regionalne stracą niedługo płynność finansową. Strajk polegałby na bezterminowym zatrzymaniu ruchu wszystkich pociągów przewozów regionalnych. W razie braku reakcji rządu niewykluczone, że pracowników przewozów regionalnych będą wspierać koledzy z innych spółek kolejarskich. Rosja ostrzega, że wyśle nad granicę z krajami bałtyckimi rakiety Iskander-M. Jest to reakcja na plany rozmieszczenia amerykańskiej broni w Europie Wschodniej. Stanowisko Kremla zostało zaprezentowane w dzienniku Kommersant. Pentagon rozważa rozmieszczenie ciężkiego uzbrojenia w Europie Wschodniej. Składy sprzętu miałyby się znaleźć w Polsce, krajach bałtyckich, Bułgarii, Rumunii i być może na Węgrzech. Akurat w polskim przypadku może to być uzbrojenie w liczbie brygady pancernej, ciężkiej brygady pancernej Armii Stanów Zjednoczonych. To jest powyżej 50 pojazdów pancernych Bradley, bojowych wozów piechoty, jak i czołgów typu Abrams, doskonałych pojazdów sprawdzonych w Afganistanie i w Iraku. Jest to bardzo ważne wsparcie na rzecz polskiej armii. Nawet rozczłonkowanie poszczególnych batalionów pomiędzy nasze jednostki pancerne wzmocni je poważnie. Plany Pentagonu musi jeszcze zatwierdzić sekretarz obrony i Biały Dom. Celem ma być odstraszenie Rosji. Główny zarzut czy żal tych krajów środkowoeuropejskich wobec NATO czy wobec Stanów Zjednoczonych był taki, że dużo się mówi, mało się robi. Natomiast wydaje się, że Amerykanie próbują zrobić ten krok, no bo rozlokowanie ciężkiego sprzętu i wojsk w obsłudze tego ciężkiego sprzętu w sposób oczywisty byłoby złamaniem tej pewnej zasady braku obecności wojsk amerykańskich w tej części Europy. Kreml ocenia, że plany USA będą oznaczać poważną destabilizację sytuacji w Europie. Anonimowy przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony podkreślił, że jest to pierwszy krok do rewizji przez USA układu Rosja-NATO. Moskwa stoi na stanowisku, że NATO w momencie rozszerzenia w 1999 roku zobowiązało się do tego, że w krajach wschodnich nie będzie rozmieszczana ciężka broń przez żadne z zachodnich państw członkowskich. Moskwa rozważa kroki odwetowe wobec USA. Miałyby one polegać przede wszystkim na rozmieszczeniu na granicy z krajami bałtyckimi dodatkowego uzbrojenia, w tym głównie rakiet Iskander-M. Rosjanie głosem Putina i nie tylko Putina mówią o rozmieszczeniu rakiet w obwodzie kaliningradzkim, przy granicy z krajami nadbałtyckimi, ale to może jak gdyby eskalować wyścig, bo wtedy już mielibyśmy do czynienia z rozpoczęciem swoistego wyścigu zbrojeń czy dozbrajania terenów tych frontowych, granicznych, jeśli bierzemy pod uwagę wpływy Rosji i wpływy Ameryki w tym regionie świata. Amerykańskie plany świadczą o tym, że Ukraina jest terenem, o który toczą się długofalowe zmagania o strefę wpływów pomiędzy Rosją a USA. Gruzini zmagają się ze skutkami ulewy, która przeszła przez stolicę kraju w nocy z soboty na niedzielę. Z powodu powodzi zginęło co najmniej 12 osób, a 7 jest zaginionych. Podtopionych zostało ponad 100 domów, a przeszło 20 tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu. Pod wodą znalazło się także miejscowe zoo. Zwierzęta w popłochu uciekały z ogrodu zoologicznego. Teraz drapieżniki błądzą po zalanym mieście.
Ulewny deszcz, który zaczął się po północy z soboty na niedzielę, zmienił wyrę w szalejącą rzekę. Wyzbrany nurt zalewał budynki i samochody. Dziesiątki rodzin zostały bez dachu nad głową. Wszystkie urządzenia techniczne zostały zmobilizowane do oczyszczenia błota z tego obszaru. Udało nam się ewakuować poszkodowane osoby, wśród nich są dzieci. Mamy też pierwsze inwentaryzacje majątku dotkniętych rodzin. Zapewniamy pełną pomoc dla tych, którzy stracili swoje domy. Przekazano im już tymczasowe zakwaterowanie. Dodatkowy problem stanowią zwierzęta, które uciekły z miejscowego zoo. Wśród nich są drapieżniki, tygrysy, niedźwiedzie i wilki. Niektóre z nich schwytano, poszukiwania innych trwają. Jedną z ofiar śmiertelnych jest pracownica parku, która zginęła ratując zwierzęta. Moje najszczersze kondolencje dla rodziny zmarłej. To wielka tragedia, gdy nagle tracimy członka rodziny. Burmistrz Tbilisi zapewni pomoc finansową w celu wyeliminowania skutków klęski żywiołowej. Sytuacja jest trudna, ale wyjdziemy z niej z wyjątkiem faktu, że nie możemy przywrócić życia tym, którzy zginęli. Policjanci zastrzelili na ulicach stolicy dwa lwy, tygrysa, niedźwiedzia, hienę i sześć wilków. Kiedy życie ludzkie jest zagrożone, to trudno się dziwić, że podejmuje się decyzję o odstrzeleniu szczególnie tych drapieżników, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, dla jego zdrowia i dla jego życia. Te przypadki, które te materiały zdjęciowe, filmowe, które do nas dotarły, na przykład próba pomocy hipopotamowi nilowemu, to i tak było nieprawdopodobnie ryzykowne przedsięwzięcie, bo hipopotamy są wbrew pozorom bardzo niebezpiecznymi zwierzętami, które są tak ściśle związane ze swoim terytorium, że każdego intruza traktują jako śmiertelnego wroga i próbują go zabić. Komentuje wydarzenia w Gruzji dyrektor gdańskiego zoo. Według mediów biegające po ulicach zwierzęta stanowiły zagrożenie dla ludzi. Część udało się wyłapać, niektóre jednak utonęły w trakcie powodzi. Do pomocy w schwytaniu zwierząt zaangażowano armię. Szkody wstępnie szacowane są na 10 milionów dolarów. Kolejny atak islamistów w Tunezji. Napastnicy napadli na punkt kontrolny w środkowej części kraju. Zginęło trzech tunezyjskich policjantów. Zabity został także jeden islamista, a drugiego schwytano. W Tunezji aktywne są małe brygady islamistów. Żadne z ugrupowań nie przyznało się do zamachu. W marcu doszło do krwawego ataku na Muzeum Bardo w Tunisie. Zginęły wówczas 23 osoby, w tym obywatele Polski. Po tej tragedii tunezyjskie siły bezpieczeństwa zintensyfikowały kampanię przeciw ugrupowaniom dżihadystycznym. I na teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Czekam na Państwa i do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozę pogody. Zapraszam. To będzie chłodna noc w naszym kraju. Na termometrach przeważnie od 6 do 12 stopni. Jutro natomiast czeka nas znaczna poprawa warunków pogody. Polska znajdzie się pod wpływem pogodnego klina wyżowego. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Dopiero po południu na północy wzrastające do dużego. W najcieplejszym momencie dnia od 16-19 stopni na północy i zachodzie do 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w dalszym ciągu będzie rosło i wyniesie 1017 hektopaskali. A już teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Do zobaczenia. W środę Polska nadal będzie pod wpływem pogodnego klina wyżowego. Nad obszarem kraju przeważnie zachmurzenie małe. Po południu na południowym wschodzie i na północy może się zachmurzyć, ale raczej nie powinno padać. W najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni na wybrzeżu do 20-23 na pozostałym obszarze kraju. W czwartek zmiana warunków pogody. Początkowo na południu Polski zachmurzenie umiarkowane, w centrum i na północy duże i całkowite z opadami deszczu. Po południu w całym już kraju dużo chmur z opadami deszczu, głównie na północy i w środkowych regionach kraju. W najcieplejszym momencie dnia od 17-18 stopni na północy do 23-24 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.